Hejka, z tej strony Lykosia, witam Was w pierwszym filmiku w nowym roku. Zapraszam. Możecie się zastanawiać, co tak długo nie było filmów, ale ja po prostu nie dałam rady ze wstawianiem tych wszystkich filmików w czasie, z prędkością pewną. Tak więc dlatego właśnie nie było tych filmów, ale teraz już jest i zaczynamy nowy rok od Q&A. I myślę, że już niedługo pojawią się kolejne filmiki, więc spoko, łącznie z waszymi harcerskimi opowieściami, bo to jest coś, o co najczęściej pytacie. Wiedzcie, że ja po prostu chcę, żeby w tym odcinku wziął udział pewien jegomość, gość specjalny i po prostu muszę się z tą osobą umówić i jak już się umówię, to obiecuję, że filmik będzie na kanale jak najszybciej. No to co? Lecimy z Q&A-em. Żeby tradycji stało się zadość, mogę się pochwalić swoją fryzurą. To jest ta fryzura, którą sobie wymyśliłam przed kursem kwatermistrzowskim, która oznacza... Proszę mi nie przeszkadzać, bo jestem zajęta. Dobra, odpaliłam sobie relację tutaj i lecimy z pytaniami. I może na początku powiem, że były dwa takie pytania, na które chciałabym odpowiedzieć osobno, w osobnym filmiku, ponieważ uważam, że zasługują one na to, żeby poruszyć po prostu ten temat dogłębnie. Tak więc może zacznę od tego pytania, tylko muszę je znaleźć. Jak jako organizacja powinniśmy pomagać członkom z depresją i innymi zaburzeniami psychicznymi? To jest to pytanie, na które odpowiem w osobnym filmiku. Jest to pytanie zadane od podharcmistrza ZHR-u, tak więc śmieszna sytuacja. Dlaczego nazywam to śmieszną sytuacją? Może dlatego, że właśnie ZHR wymyślił nowy program, który pomoże właśnie instruktorom i ogólnie opiekunom, którzy mają pod opieką młodsze osoby, zajmować się takimi osobami, jak z nimi rozmawiać, jak opiekować. Plus, co robić, jak samemu ma się takie problemy. Droga osoba, która zadała to pytanie, dziękuję bardzo za nie i pojawi się osobny odcinek, jak już wezmę udział w warsztatach w związku z tym, bo myślę, że te warsztaty mogą się przydać nie tylko ZHR-owi, ale też ZHP-owi, FSE, SH, Leśnej Szkółce, Drzewie Pokoju i tego typu różnym innym organizacjom, które po prostu mają pod opieką całe mnóstwo podopiecznych młodszych. No i drugie pytanie, takie bardzo duże, które ktoś zadał, to jest: jak myślisz, czy jak się o czymś mega marzy, tak na maksa, to czy to marzenie się spełni? Na to pytanie niech odpowie Wam moja prababcia. Proszę bardzo. Mówię Wam, było jak w kinie. Ale tak jak sobie wymarzyłam, tak jak przeszłam do pułku, no to umundurowanie od razu krawiec mi dopasował na mój wzrost. I chodziłam w mundurze. Czyli jak ktoś bardzo marzy, to mu się sprawdzi. Streszczając historię. Ona się urodziła w 1922 roku. Jej tata był wojskowym, wysoko postawionym, był pułkownikiem, jak się ostatnio dowiedziałam. Później był w stanie spoczynku już w tym 22 roku. I jej opowiadano o bohaterach pierwszowojennych. Jacy to oni byli niesamowici i ile dobra dla Polski wnieśli, bo w końcu przynieśli nam wolność, przynieśli nam niepodległość, nie? I ona od małego marzyła o tym, żeby chodzić w mundurze. I udało jej się to. Była w wojsku, była w 10 Pułku Strzelców Konnych, znała też generała Maczka i uwaga, uwaga, była w jednym obozie z panią Wandą Stawską i z major Teodorą Zofią Sychowską. Dziewczyny się poznały, ale żeby się kumplowały, to nie. Zwłaszcza, że moja prababcia w obozie Oberlangen trzymała się razem z trzema innymi dziewczynami, czyli były ich cztery laski, które miały ksywę Supełki. Mówiono na nie cztery supełki. Poznały się w obozie w Later i później przeszły razem cztery obozy. I ten Oberlangen to był ostatni obóz. I co? Dlaczego mówiono na nie supełki? Dlatego, że dziewczyny w chwili, kiedy było w obozie bardzo ciężko, to one próbowały szukać normalności w postaci tego, że jak była tylko wolna chwila albo nikt nie patrzył, to się kładły na trawie, o ile tam trawa była, kładły się na ziemi i udawały, że się opalają. Jak szły krzyczeć do siebie z części obozu żeńskiego do części obozu męskiego i chłopaki i dziewczyny stawali przy ogrodzeniu, to jak się darli do siebie nawzajem między obozami, to one tam jedna drugą gilgotała, ktoś kogoś wrzucał do sadzawki, bo to przecież było prześmieszne wepchnąć koleżankę do kałuży.
No, i one próbowały żyć takim trochę beztroskim, dziewczęcym życiem i oskarżano je o to, że są niedojrzałe i nierozsądne. I dopiero jak uwolnił je generał Maczek, to moja prababcia w końcu się przyznała, że ona zawsze chciała być w wojsku i co? No i właśnie przyszedł krawiec, uszył 4 supełką mundury. No i co? Może poznajcie supełki, proszę bardzo. Najbardziej z przodu na zdjęciu to jest moja prababcia właśnie. Tak więc tak, marzenia się spełniają. Trzeba mocno w nie wierzyć. W nie i w siebie. To wtedy się spełniają. Dobra, pierwsze pytanie. Czy brałaś kiedyś udział w ślubie obozowym i jak to wyglądało? To słuchajcie, ja nigdy nie brałam udziału w ślubie obozowym, chyba że mówicie o chrzcie na obozie. W chrzcie brałam udział, byłam nawet chrzczona. Czy brałam udział w ślubie? No właśnie nie brałam, ale wiem jak takie śluby wyglądają, może dlatego, że całe mnóstwo moich znajomych miało na swoich obozach takie śluby i będzie odcinek o ślubach obozowych, tak zwane cudawianki. Potrzebuję po prostu zdjęć do tego odcinka, jakie dostanę, to też odcinek się pojawi, bo już mam osobę, która mi, wiecie, sprzeda te zdjęcia. Znaczy nie sprzeda, tak będę miała te, będę miała te zdjęcia, tak więc no. Jak to wyglądało? Nie zdradzę tego, to będzie w odcinku. Mua. Czego używasz do robienia notatek? Używam aplikacji GoodNotes, jeżeli chodzi o pytanie o urządzenie elektroniczne. Jeżeli chodzi o urządzenia papierowe, nie ma chyba czegoś takiego jak urządzenie papierowe, ale jeżeli chodzi o papier, to używam przede wszystkim czarnych długopisów, czarnych cienkopisów oraz brushpenów. Brushpenów w milionie różnych kolorów i mogę wam powiedzieć, że ostatnio dostałam też po kursie instruktorskim piórnik z kredkami. To był po prostu hit, jak ja to otworzyłam. Nigdy w życiu się tak nie ucieszyłam, jak na piórnik z kredkami. Tak więc będę tych kredek używać do notatek. Czego jeszcze używam? Cienkopisów. Ja używam akurat cienkopisów Stabilo, ale wcześniej używam Stadlera i cienkopisy jak cienkopisy. Mają pisać, a nie być fancy. Wiecie co, nie chciałam robić przerywników, ale ja się wam muszę pochwalić tym. Proszę, to jest napisane Back to Nature. To jest piórnik, widać. I uwaga, uwaga, nazwa kursu, czyli, nie wiem, czy będzie widać, dziedzictwo. I uwaga, to jest hit, to jest hit, to jest piękne. I tutaj mamy, nie no, znacie kolory, co ja wam będę wymieniać? Kolory, tu się trzeba puknąć. Ale jest też linijeczka i jest w centymetrach. And they are inches too. I mamy temperówkę i mamy, jak się nazywa? Mamy też gumkę do ścierania, która jest całkiem spora i jeszcze jej nie testowałam, bo ja nie lubię wszystkich, nie wszystkie gumki mi podchodzą, zwłaszcza, że niektóre ścierają papier, a nie to, co zostało na nim napisane. Ale ją sprawdzę. Będzie wielki test piórnika instruktorskiego, ale nie no. I mam zamiar go sobie przepakować tak, żeby był do, na moją uczelnię, bo ja niestety na uczelni na co dzień nie korzystam z kredek. Przepakuję go sobie w pisaczki i będę go nosić. No, lecimy dalej. Co planujesz na Dzień Myśli Braterskiej? Przyznam wam, że jeszcze nie wiem. Nie no, w sensie... Coś na pewno będę chciała zrobić, znając się z różnymi organizacjami. Ale ja nadal żyję tym filmikiem, tym co się tutaj mam wyświetli, z 2020 roku, tuż sprzed wybuchu pandemii, rozumiecie? Ten filmik pamięta czasy, kiedy nie było pandemii. I uważam, że on jest świetny, w sensie on jeszcze nie stracił na wartości i myślę, że długo jeszcze nie straci. No i co, lecimy dalej z pytaniami. Jakieś plany filmowe na ten rok? Tak, tak, bardzo dużo planów filmowych na ten rok i jeżeli chcecie śledzić moje poczynania i poczynania mojej grupy filmowej, to zapraszam was tu, albo tu, nie wiem, gdzieś tu na górze się wyświetli. Jest to kanał mojej grupy filmowej i nie zgadniecie, będę tam, bo jestem reżyserem tych filmów. Co jeszcze mogę wam powiedzieć? Mogę wam powiedzieć tytuł. Tytuł to będzie Jeden Strzał, czyli historia 3 dni września 1944 roku. Tak, tytuł jest bardzo długi, ludzie myślą, że to jest tylko jeden strzał, ale czekajcie, sięgnę po scenariusz. Dobra, jak widzicie, czekajcie chwilę. O proszę bardzo, tytuł jest bardzo długi.
ma dwóch scenopisarzy, czyli mnie i jest tu jeszcze Julek, mój dobry ziom. Ja bym powiedziała, że rekobrat, bo jak wstawiałam zdjęcie z tymi pistoletami, to napisałam, że brat uczy młodszą siostrę strzelać i jakoś tak się przyjęło. No i co? Będzie się działo. No, więc zapraszam Was na HGF Dubel, na YouTube'a i na Facebooka, bo będzie się bardzo dużo działo. Bardzo poważne pytanie, czyli czy myślałaś kiedyś o odejściu z harcerstwa? Tak, żeby było śmieszniej. Myślałam o odejściu z harcerstwa w chwili, kiedy mój kanał miał największe zasięgi, czyli marzec 2020. Tak, to jest ten marzec, kiedy wybuchła pandemia i tak, to jest ten marzec, kiedy chwilę wcześniej odeszłam z drużyny harcerek. W ZHR-ze nie ma tak, że naturalnie wszyscy przechodzą z drużyny do drużyny, tylko jest jakoś tak przyjęte, że nikt nie chce iść po drużynie harcerek do wędrowniczej, bo u nas nie ma HS-ów, bo się przyjęło, że wędrowniczki to taki śmietnik, gdzie trafiają osoby, które nic w życiu nie osiągnęły, w sensie harcerskim, nie? Nie zostały przyboczną, najczęściej też zastępowymi nie zostały. Mnie to strasznie boli, bo uważam, że wędrownictwo to jest takie miejsce dla ludzi, którzy już odwalili pewną robotę w drużynie harcerek i w wędrowniczkach, jak już w końcu zdejmują ci ten zielony czy brązowy sznur, masz czas dla siebie i zaczynasz robić, co ty chcesz, na co tylko masz żywnie ochotę. I jak organizujemy jakiś biwak, to nie jest tak, że dowiadujesz się o drużynowej, że jedziecie gdzieś tam do Gdańska, tylko ja jako przyboczna napisałam swoim dziewczynom: hej, gdzie chcecie jechać? Jedziemy gdzieś, tam gdzie wy chcecie jechać. No i wiecie, to jest takie miejsce, żeby robić, na co ty masz ochotę, jakie ty masz marzenia i po prostu żyć pełnią życia, nie mając na sobie opieki nad młodszymi jednostkami po prostu. Mówię tutaj o osobach, nie mówię o drużynach. I to jest niesamowite. I ja wtedy znalazłam się w takim... W sensie byłam między młotem a kowadłem, chyba tak się mówi po polsku. I odeszłam z drużyny harcerek, ale właśnie nie widziałam się w drużynie wędrowniczej, bo miałam wrażenie, że tam trafiają tak zwane wszystkie wypierdki z drużyny harcerek. I dopiero jak pojechałam na metodyka, półtora roku później. No i tak, więc tak, chciałam odejść z drużyny, chciałam odejść z harcerstwa, chciałam odejść z ZHR-u i przenieść się do ZHP i ta myśl nadal gdzieś tam w głowie jest. Dlaczego? Nie dlatego, że jest mi w ZHR-ze źle. Może przemilczę, dlaczego dokładnie. Co studiujesz? Archeologię. Będzie odcinek a propos archeologii, więc spoko. Tylko jeszcze nie teraz, myślę, że dopiero jak pojadę na wykopaliska. Jakie plany na 2022 rok? Duże. Zwłaszcza te filmowe. I napisała to moja psiapsi, która ostatnio reaktywowała kanał. Jest to Jukla. Julka. No, zapraszam Was na jej kanał, też tutaj się wyświetla. Bo rusza pełną parą i myślę, że harcerzy powinni się wspierać. A ten kanał też jest harcerski. Pst. No, więc co? Bombardujemy ją miłością. Idziemy ją zasypać. Ona robiła cover mojej piosenki, wiecie, w ogóle to jest hit. Tak więc idziemy do niej i wiecie, jakby... A nie. Wszędzie zostawiam jej serduszka. Możecie zostawić serduszko od Lykosi w komentarzach pod nowym filmem. Będę sprawdzać. Teraz się nie wymigać. Na jakim terenie działasz jako wędrowniczka? Na terenie całej Warszawy i okolic Warszawy. Drużyny wędrownicze nie są osadzone w konkretnej dzielnicy czy na konkretnym osiedlu, czyli w takich mniejszych jednostkach pod dzielnicami. Działamy na ogromnych terenach, dlatego że zbiórki są wtedy, kiedy jest zapotrzebowanie ze strony dziewcząt. Wyjazdy i tak zazwyczaj są poza miasto i to nie blisko poza miasto, tylko naprawdę daleko. Po prostu jesteśmy w stanie obejmować terenem działania całą Warszawę i okolice. Tak więc jeżeli ktoś jest z terenów Warszawy i nie wie co ze sobą zrobić, nawet z ZHP, ostatnio dołączyła do nas dziewczyna z ZHP i chodzi normalnie na zbiórki do nas. Zapraszamy! Jeżeli masz powyżej 15 lat i jesteś dziewczyną, to zapraszamy. A jeżeli jesteś chłopakiem, to też u nas właśnie tworzy się 1-4-5 drużyna wędrowników, chciałam powiedzieć, i wędrownicza naraz, więc wyszła wędrowniczów. Jeżeli chcecie dołączyć, panowie, to też zapraszamy! Działają u nas mężczyźni też. Zostawię wam kontakt. Właśnie wymieniłam dwa razy baterię. Raz dlatego, że ta pierwsza była rozładowana, dwa, włożyłam rozładowaną na miejsce rozładowanej. Big brain time. Pff. Twoja ulubiona funkcja w drużynie? Przyboczna. Powiedziałabym, że zastępowa i wszystkim mówię, że bycie zastępowym to jest najpiękniejszy czas w życiu, ale jako, że ja się nie odnalazłam właśnie jako zastępowa, to mówię przyboczna.
zwłaszcza przyboczna wędrowniczek. Niektórzy wiedzą dlaczego, nie będę poruszać bardziej tego tematu, to jest tajemnica. Jakie masz cele do osiągnięcia w życiu i tym harcerskim i prywatnym? W harcerskim na pewno na razie chciałabym zrobić PWD. Nie chcę być drużynową, nie chcę robić dalej innych stopni, a z takich jeszcze bliższych planów to na pewno zdobyć naramiennik wędrowniczy, którego jeszcze nie zdobyłam. A w życiu prywatnym nakręcić jeden strzał. I może zabrzmi to śmiesznie, ale chciałabym być nominowana do Bohaterona. Jakie masz aspiracje w harcerstwie i co byś chciała zmienić w ZHR? Dobra, mój język polski właśnie w tym momencie poległ, jak powstaniec na barykadzie. Nie wiem do końca, czym są aspiracje, w sensie nie rozumiem tego słowa. Sprawdziłam sobie nawet i nadal nie rozumiem. Ale odpowiem, nie wiem, czy odpowiem dobrze. Aspiruję na bycie dobrą przyboczną? Tak, a co bym chciała zmienić w ZHR-ze? Podejście do drużyn wędrowniczych. Zwłaszcza do drużyn wędrowniczek. Żeby ludzie zauważyli, że to nie jest śmietnik na ludzi, którym nie wyszło w życiu harcerskim. Tylko, że to są inspirujące osoby, które chcą zmieniać świat i są w takim wieku, że mogą ten świat zmieniać. I co bym chciała właśnie zmienić w ZHR-ze? Podejście do drużyn wędrowniczek. Wiem, że nie wszędzie takie są, ale mam wrażenie, że w Warszawie właśnie jest takie podejście. Więc to jest takie moje poczucie misji w tym wypadku, no. Jaki masz stopień harcerski wędrowniczka, czyli HO, męskie? Ale mam otwartego HR-a i mam zamiar go zamknąć w tym samym momencie co PWD. Czyli będę miała jednocześnie nadanie PWD i HR. Czy byłaś na zlocie 30-lecia ZHR i co najlepiej stamtąd wspominasz? Powiem tylko tyle. Byłam na zlocie. Okej? Okej. Czy twoi rodzice byli harcerzami i interesują się archeologią? Moi rodzice nie byli harcerzami. Może zaczynając od tego, że mój tata jest Hindusem i nie wiem, jak działają organizacje skautowskie w Indiach i o ile tam w ogóle są. Jeżeli chcecie, to mogę się o to spytać wujka, czyli brata taty. Ale to tylko i wyłącznie na waszą prośbę. Tak to ja nie będę pytać. Więc jeżeli chcecie poznać organizacje skautowskie w Indiach, to czekam na komentarze albo na live chat, aż mi napiszecie. A czy interesują się archeologią? Mama raczej, w sensie, żeby sama się interesować, to nie, ale fascynuje ją to, jak ja wracam z zajęć i opowiadam o tym, co ja robiłam na tych zajęciach. A tata tak, tata się jara historią, co prawda nigdy tego nie studiował, ani tak oficjalnie sam nic się nie zajmował tym, ale tak, jego to interesuje i lubi to. I popiera fakt, że poszłam na archeo, nawet jak nie będę miała z tego pieniędzy potem. Czy gdy byłaś małą harcerką, to marzyła ci się jakaś funkcja, na przykład zastępowa czy drużynowa? Marzyć mi się nie marzyła, ale jak byłam młodsza, jak miałam 11-12 lat, naprawdę, to moja ówczesna drużynowa mówiła mi, że ja kiedyś zostanę drużynową. Dobra, co sądzisz o ZHP? Bo wiem, że jest jakaś spina pomiędzy tymi organizacjami. Nie ma żadnej spiny, właśnie powielanie takich fake newsów powoduje jakieś wyimaginowane spiny, po pierwsze, a po drugie, ja jestem w ZHR-ze, ale mój chłopak jest w ZHP, więc... Well, to chyba najlepiej pokazuje to, jak ogromna spina jest między ZHR-em i ZHP. I żeby było śmieszniej, to nie jest jedyna para ZHP-ZHR, którą znam. Bo chodzi o to, że jak zdejmiecie z siebie mundur, to po pierwsze, wszyscy będziecie wyglądać tak samo w cywilach. Będziecie takim samym człowiekiem. I dopiero jak nakłada się mundur, to pojawiają się te różnice. I są to jedynie różnice w umundurowaniu. Ale jako harcerze myślę, że w głowie mamy to samo, nie? Mamy szalenie podobne prawo harcerskie wszyscy, jeden do drugiego. Naszym celem jest tak naprawdę to samo. Chcemy służyć Polsce i sumiennie wypełniać swoje obowiązki, po prostu być dobrymi ludźmi, kochać przyrodę i szerzyć dobro dalej. Jedni służą drugiemu człowiekowi, jeszcze inni służą jeszcze Bogu, nie? Więc nie ma podziałów. Jedyne podziały, które się tworzą, to tutaj, w podświadomości, dlatego, że ktoś kiedyś jakąś plotę powiedział. Tak więc nie pozwalajcie szerzyć tych plot. Stop fake newsom! Naskarżył ktoś na siebie w raporcie karnym albo ty na kogoś? Fun fact, nigdy nie brałam udziału w raporcie karnym. W sensie, nigdy nie miałam go. Na nikogo nigdy nie skarżyłam... Nie jestem 60, sorry. Nigdy na nikogo nie naskarżyłam. Ani nikt na mnie nie naskarżył. Ale za to mogę wam powiedzieć, że kiedyś kopnęłam traperem w twarz moją zastępową, jak byłam młodsza. A ona miała aparat na zęby i miała, jak się tak wywinęło od środka, to miała takie dziury w buzi, w kształt tego aparatu na zęby, tak więc... Wtedy powinna była dostać jakiegoś ciężara czy coś gorszego, a nie dostałam. Od razu powiem, że to nie tyle było... Znaczy dobra, to było niechcący.
Po prostu coś mnie bardzo zdenerwowało i leżałam na wartowni. Na takiej wysokości, gdzie jak się nogę wyprostowało, to po prostu tam była wysokość twarzy osób, które stały na ziemi, a nie na wartowni. No i ona po prostu obrywała, bo stała najbliżej, a ja wyprostowałam nogę, no więc tak coś... Dobra, przejdźmy dalej, nieważne, nie było tematu. Który moment w 2021 życiu harcerskim był najlepszy? Nie wiem, czy był taki jeden moment, na pewno kurs metodyczny Roysty. To było świetne doświadczenie, bardzo ciężkie i trudne, ale świetne. Powołanie mojej drużyny wędrowniczek i kurs PWD był cudowny, naprawdę, bawiłam się świetnie na nim. I nie dość, że się bawiłam świetnie, w sensie wy poprzez bawiłam świetnie pewno nie uwzględniacie chodzenia po muzeach, a kadra mojego kursu zapewniła mi dostęp do muzeów, że tak powiem. Po prostu zabrała nas do muzeum w ramach zajęć i byłam tak zachwycona, że mogę być na tym kursie. Plus jeszcze ilość wiedzy, ja bardzo tej wiedzy potrzebowałam. Nie wiedziałam, że jej potrzebuję, ale jej potrzebowałam. No i każdy moment z dublem. Ten dublowy i ten niedublowy z dublem. Dlaczego dublowy i niedublowy? Dublowy oficjalny, czyli czas, kiedy spotykam się w mundurach, kiedy kręcimy razem film, i ten niedublowy dubel, czyli kiedy po prostu skrzykujemy się większą czy mniejszą ilością znajomych z dubelka i jedziemy gdzieś, gdzie nas nogi poniosą i pociąg. No. Dobra, połączę dwa pytania w jeden i powoli kończę. Jak powstał pomysł na HGF dubel i kiedy kolejny film od nich? Od nas, powiem może. Dubel powstał niechcący. Ja o tym już mówiłam. Jak kręciliśmy film kilka dni, czyli pierwszy film mojej grupy filmowej, to ja myślałam, że my nakręcimy ten film i wiecie, rozejdziemy się. Jak to w życiu bywa. Myślałam, że to będzie znajomość na maksymalnie 3 tygodnie i wiecie co, skończyło się na tym, że był listopad, był grudzień, a my nadal mieliśmy ze sobą tą wspólną konwersację. A im, czyli tym osobom, które ja gdzieś tam zgarnęłam z HPS-u, brakowało planów filmowych naszych, tych tandetnych, jak to się mówi, prymitywnych, jakby tych planów filmowych, które no, nie mieliśmy porządnej kamery, nie mieliśmy żadnych świateł, nie mieliśmy stabilizatora obrazu, nic, a im tego nadal brakowało. No jakoś tak z natury wyszło, że po prostu zostaliśmy ze sobą i nadal się przyjaźnimy, nie? I to jest chyba właśnie najlepsze, że my się przyjaźnimy. My nie siedzimy w tym z przymusu, tylko dlatego, że chcemy się widywać, chcemy ze sobą rozmawiać, chcemy spędzać ze sobą czas, a plany filmowe są dla nas świetną zabawą. I kiedy kolejny film, jeżeli chodzi o dubel? Premiera jest planowana na 19 września 2022. Ale wy o tym nie wiecie! I ostatnie pytanie, bardzo niewygodne dla mnie. Czy jest czwarty vlog świąteczny? Nie ma. No i w zeszłym roku nie dodałam go, bo... Uwaga, uwaga, kolejne pytanie. Jak się czujesz psychicznie? Proszę bardzo, ktoś zadał to pytanie. Źle. Czuję się źle psychicznie i dlatego nie dodałam tego filmu. Może dlatego, że posypało mi się zdrowie. I to nie psychiczne. Inne zdrowie. Ale nie będę o tym rozmawiać, kończę ten film. Czuję, że w pewien sposób wyjaśniłam wam to, dlaczego nie było tego vlogmasa i dlaczego nie było też przez ten cały, no to chyba były 2,5 tygodnia, żadnych filmów. Czuję, że więcej nie muszę nic wyjaśniać. A jeżeli uważacie, że powinnam wyjaśnić, to wiedzcie, że ja nie czuję tego, że muszę wam wyjaśniać. I niedługo wstawię filmik, gdzie będę opowiadać o tym, jak radzić sobie z depresją w drużynie, ale i też jak wy sami macie depresję, tak więc kocham was. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Trzymajcie się i cześć.